Ten piękny sportowy samochód to nie jest Corvette Stingray z lat 70. To jest Stinger, przygotowany przez Kia. Koncern południowo-koreański należy do Hyundai. Mierzy bardzo wysoko, albo latem bieżącego roku ten piękny sportowy samochód zaoferuje młodzież amerykańskie. Patrząc na wyposażenie tego samochodu i na jego wygląd, podejrzewam, że jednak będzie dość drogi. Stąd też chyba tatusz będzie musiał pomóc synkowi w kupnie tegoż pojazdu. Amerykańscy dealerzy ręce zacierają, albowiem nie mogą się doczekać tegoż nowego pojazdu. Atlas, tak brzmi jego nazwa, większy od Touarega SUV, będzie podgonany tu u nas w Tennessee w Chattanooga. Produkcja ruszy wiosną bieżącego roku. Ceny jak na razie firma Volkswagen nie podaje, ale samochód jest rzeczywiście dobrze wyposażony. Ma miejsce na 7 osób albo na 5 osób. I dwa pieski z tyłu, ewentualnie jak to woli. Super samochód, który będzie z USA też do Europy eksportowany. Aż nie do wiary, że ten piękny mały SUV to jest GMC Terrain. Firma General Motors ma swoje kilka oddziałów w
tym i GMC. GMC od lat celowało w produkcję samochodów ciężkich, kwadratowych. Tenże ładny Terrain jest o wiele ładniejszy od poprzednich jego modeli i znów ciasno się będzie robiło w grupie Compact SUV. Rzeczywiście piękny samochód, polecam, pojawi się w sprzedaży pod koniec bieżącego roku. Ten nowy, niezbyt piękny SUV to nie jest BMW X5, to jest Bentley, Bentley Bentayga. Okazuje się, że jest grupa ludzi tych bogatszych, którzy chcą jeździć samochodami typu SUV, no ale nie wypada im wsiąść do samochodu typu X5. Bentayga to samochód dla ludzi z wyższej półki, kosztuje zaledwie 200 tysięcy dolarów. Raz się żyje, niech mi wolno będzie wsiąść do tego pięknego Rolls Royce'a. Phantom, albo tak on się nazywa, kosztuje zaledwie 500 000 dolarów już po rabatach. Można sobie pomarzyć o wycieczce takim samochodem, albowiem faktycznie on robi kapitalne wrażenie na tych uboższych też.